Chciał kupić dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi. Natomiast życie Warszawy okazało się szybsze i kupiło tę tkaninę. Kiedy zlikwidowano życie Warszawy, Ryszard Stanisławski już nie żył, ale pan Herman Zdorfer z Muzeum Narodowego we Wrocławiu był na tyle czujny, że za jakieś psie pieniądze przejął tkaninę do zbiorów muzeum, z tym, że ona jest bardzo rzadko pokazywana. Dlatego chciałam pokazać oprócz abakanów też stronę z życia Warszawy. Tak. I to tkanina, i to tkanina. Proszę Państwa, abakanowicz, tak jak mówię, w tej chwili nie miałaby najmniejszych problemów z tym, że używa takiego medium jak tkanina. Natomiast w latach 70. tkanina była uważana za sztukę gorszą, za sztuka taka przez duże S, to było malarstwo, to była rzeźba, ale absolutnie nie tkanina. I abakanowicz odcina się jakby od tkaniny i rozpoczyna nowy okres w swojej sztuce. To znaczy, ona określa to, że to jest okres, w którym ona zajmuje się kontemplacją kondycji człowieka. I cały ten proces zaczyna się od, głupio powiedzieć, od pleców. Proszę Państwa, ona robi takie z worków jutowych, robi figury, które właściwie są bezgłowymi postaciami. Ta w klatce jest bardzo mocna. A teraz proszę zobaczyć, tu jest całe pole takich pleców. Plecy są jej tematem gdzieś w latach 76 do 93, bo ona też dzieli tę swoją twórczość na tematy przeważające w jakimś okresie i nazywa je. Jak Państwo widzą, ta jej sztuka jest. Tu nie ma żadnej filozofii. To ona te figury po prostu nazywa plecy. Z tym, że tej plecy były pokazywane na różnych wystawach i między innymi były pokazane w 1980 w Pawilonie Polskim na wystawie Biennale Weneckie. Wtedy nie przyznano głównej nagrody, ale uważano, że gdyby była główna nagroda, to właśnie Abakanowicz za tą swoją grupę tych skulonych pleców dostałaby główną nagrodę. Krytycy pytali, co to jest, o co chodzi? Czy to są postacie z Oświęcimia, czy to jest ceremonia religijna gdzieś w Peru? Rzeczywiście ona w tym okresie dużo jeździ, dużo ogląda. Spotyka wielu ludzi, na pewno widzi bardzo różne sytuacje i właściwie jej odpowiedź jest, że to może być tak samo i Oświęcim, i Peru, że to jest bardzo, powiedziałabym, nośna, a właściwie też taka przenośnia, obiekt, który może mieć bardzo wiele znaczeń. Ona po iluś latach została poproszona, żeby w Hiroszimie zrobić 40 postaci z brązu, właśnie takich 40 pleców z brązu. I to jest jej pomnik upamiętniający ofiary Hiroszimy. Ponieważ w tej chwili mamy tak paskudny smog, jaki mamy, Czyli postanowiłam się pokazać zamykają. Państwu projekt architektoniczny.
Abakanowicz. On jest może mniej znany, on był mniej publikowany, bo Abakanowicz zabiera się za architekturę. W tym projekcie, ja pokażę parę zdjęć, ona została w 1991 roku zaproszona do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez miasto Paryż. To był konkurs na zabudowę wielkiej osi Paryża, czyli właściwie wjazd do Paryża od strony zachodniej, część dzielnicy La Défense. I w konkursie bierze udział, biorą udział 92 zespoły architektów i 22 artystów. Abakanowicz wygrywa. I o co chodzi? Ona proponuje 60 budowli, o których mówi architektura arborealna, albo 60 arborealnych budowli. To są budynki wysokości 80 metrów, średnicy między 30 a 50, mają do 25 pięter i mają, są jakby takimi ogrodami, bo są porośnięte roślinnością. Jeszcze wrócę do tego rysunku, bo może on to wszystko wymaga komentarza, ale myślę, że Państwo mogą sobie wyobrazić. W każdym razie te budynki są pokryte roślinnością. Na dachach mają tereny rekreacyjne, ale też urządzenia, żeby być samowystarczalnymi budowlami, to znaczy urządzenia przetwarzające energię wiatru i słońca. Japońska firma opracowała technologię betonu, która miała być do wykorzystania w tych budynkach. No co jeszcze ważne, te budynki mają swój mikroklimat. I wszystko wyglądało na to, te budynki, ten projekt był pokazywany w kręgach architektonicznych, wzbudzał ogromne zainteresowanie. No i niestety Mitterrand umarł i ten projekt upadł, nie został zrealizowany. Ale chcę Państwu pokazać, że Abakanowicz to nie tylko to, co dzisiaj oglądamy, to nie tylko Abakany, ale jej zainteresowania i jej możliwości są ogromnie różnorodne i nawet mogą być interesujące w taki praktyczny sposób dla nas i teraz. Tu kolejne zdjęcie Abakanowicz przy pracy. I pierwsza jej realizacja, pierwsza realizacja brązów, bo do tej pory ona właściwie odeszła od tych sizalowych rzeźb, od tych sizalowych abakanów, ale używa worku jutowego i żywicy. I tu chyba ukłon dla Sarzyny i dla Ciechu. Natomiast pierwszy raz wykonuje rzeźby w brązie.